Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Filip Grykosz, w Klubu Radnych Wielu Narodem, jest naszym gościem. Witam Państwa, witam Pana doktora. Zaczynamy od tego, co wydarzyło się w piątek. Mieliśmy proces w trybie wyborczym. Sąd przyznał rację pani Anicie Kucharskiej-Dziedzic, która ten proces wytoczyła. No i zasądził, że pan prezydent obecnie urzędujący, Janusz Kubicki, ma wystosować sprostowanie dotyczące słów, które padły w radiu podczas debaty prezydenckiej. No tak, musi wygłosić oświadczenie. Prawdopodobnie lektor tego oświadczenia odczyta. Myślę, że nie, z wyrokami się jakby nie dyskutuje i nie powinno się według mnie. I nie powinniśmy zaraz mówić, że pora na reformę sądu, bo byłoby to raczej bez sensu i to nie jest nasza opcja polityczna. I uważamy, że jak już sąd zasądził, też raczej nie będziemy się odwoływali, nie odwołaliśmy się. Uważamy, że w trakcie kampanii rzeczywiście trzeba uważać na słowa, bo każde zdanie może być różnie rozumiane, tak? Bo jedna osoba twierdzi, że powiedziała coś w sensie jakby stwierdzenia, druga osoba twierdzi, że pewnego rodzaju pytanie, no i to jest tak gra słów i trzeba naprawdę uważać, z tego wynika i też bym przestrzegał innych kandydatów, ponieważ jakby tak spojrzeć na ostatnie artykuły i wypowiedzi, to można by też spokojnie parę procesów wytoczyć, ale chyba nie o to tu chodzi. No wie pan, no można się bawić w ten sposób, tak, takie jest prawo wyborcze i tak może być. Tak, kandydaci i kontrkandydaci, wszyscy mają prawo do tego, żeby wytarzać komuś procesy. No tak, ale ta kampania, panie rektorze, staje się śmieszna, tak, albo nawet tragiczna, bo praktycznie inni kandydaci nie mają nic do zaproponowania, tylko tak, ciągają nas po sądach, zgłaszają nasze plakaty do prokuratury czy do policji, składają donosy na prokuraturę i to jest cała ich kampania. No to jest strategia. Co mają do zaproponowania dla miasta, dla Zielonogórzan? Tego byśmy chcieli usłyszeć, żeby nam zaproponowali, powiedzieli, jakie są ich pomysły. A na dzień dzisiejszy to jest tak zwana brudna kampania, to jest jedna wielka napierdzielanka, szukanie dziury w całym, oddasz park, czy oddasz cokolwiek, no to szukają, że rośliny są trujące. No to są po prostu chore historie dla mnie osobiście. Ktoś mógłby powiedzieć takie prawo opozycji. Wie pan doskonale, no, że są różne rzeczy padały w różnych kampaniach wyborczych, a potem okazywało się, że te same osoby, które skakały sobie do gardeł, siadały jednak przy jednym stole i potrafiły ze sobą rozmawiać zupełnie normalnie. Tak było, jest i będzie. A nieraz ciężko później usiąść. To też jest tak, że trzeba patrzeć też wszystkim w przyszłości, ewentualną koalicję będzie się budowało. Jak się zaczyna swoją kampanię od podawania wszystkich do prokuratury, na chodzenie i znoszenie donosów, zanoszenie do prokuratury, to powinien się zastanowić, jaka będzie wyglądała współpraca później z tymi osobami, które teraz się podaje. Ja uważam, że nie powinno tak ta kampania wyglądać. Osobiście twierdzę, że więcej by się ugrało, opozycja więcej by ugrała, gdyby zaproponowała konkretne rozwiązania. I ja dość ciekawie przyglądam się kampanii w Warszawie, w naszej stolicy. I tam kandydat PiS-u, Patryk Jaki, no wychodzi z jakimiś propozycjami. Ma jakieś, nawet czasami można powiedzieć, szalone w cudzysłowie pomysły, ale są to pomysły. Jest o tym dyskusja, on wywołuje pewną dyskusję wśród warszawiaków i chyba tu o to chodzi. Znaczy tam przede wszystkim właściwie ta dyskusja jest pomiędzy panem Jakim, a panem Trzaskowskim. W zasadzie odbywa się to tak, że jeden coś powie, drugi to kontrargumentuje. No, tak to wygląda, a ostatecznie to wyborcy będą decydować. Ja sobie pomyślałem, że przy okazji tego wyroku, że gdyby wyrok zapadł w drugą stronę i okazałoby się, że sąd przyznałby rację prezydentowi Januszowi Kubickiemu, to podejrzewam, że za moment mielibyśmy długą dyskusję, bo taka się pojawia często, przede wszystkim w internecie, że w Zielonej Górze wszystko jest jednym wielkim jakimś układem, że sędziowie są wszyscy zależni, że prokuratorzy są zależni i tylko i wyłącznie, gdyby to się odbywało, nie wiem, w Poznaniu, Warszawie, Olsztynie czy gdziekolwiek indziej, to mógłby zapaść sprawiedliwy wyrok. Widział pan mnóstwo pewnie tego rodzaju komentarzy. I jestem przekonany, że tak właśnie by było. No tak, no, dla nas to można powiedzieć, że jest w miarę korzystne, z racji tego, że nie musi pan prezydent przeprosić, tak naprawdę musi wygłosić oświadczenie. No i to, co pan redaktor mówi, że nie ma znowu tej, co jest wspomniane, napierdzielanki i mówienia, że wszystko w naszym mieście jest poukładane, jedna wielka mafia. To okazuje się, że sąd jest niezawisły, ma swoje własne zdanie i dobrze. No, no i tak na tym polega państwo, tak powinno być zbudowane. Nie, pan, można by się bawić dalej, tak? No można było się odwoływać, tak? I wtedy pojechałoby to do Poznania. Najprawdopodobniej. No tylko pytanie, po co? Czy tego rodzaju rzeczy są? Było, minęło, takie rzeczy zdarzają się wszystkim w kampaniach wyborczych. A jeśli rozmawiamy już nie o kampanii, a o tym, co się dzieje w mieście, pan mówił o otwieraniu parku, widziałem zdjęcia, widziałem też na żywo park linowy w Dolinie Gęśnika. No w zasadzie można byłoby powiedzieć, że jest gotowy do użytku. Pewnie za moment dzieciaki będą mogły już z tego korzystać.
wygląda naprawdę imponująco. Znaczy najprawdopodobniej otwarcie nastąpi na najbliższą sobotę, bo jeszcze parę rzeczy nas czeka, wykończenie drobnych elementów, które, no to jest kwestia bezpieczeństwa dzieci na tym obiekcie i naokoło. Ja uważam, że jest to super rzecz, tak, że dzieciaki... No tak też mówią dzieciaki, wejdą, mieszkańcy, no rozmawiają po prostu z wieloma osobami. Oszaleją, tak, i rodzice też, myślę, że to będzie taka atrakcja, że będą przyjeżdżać z całej Zielonej Góry i może nie tylko, bo jak to się rozniesie, to tutaj będą po prostu pielgrzymki. Przede wszystkim park jest darmowy, tak? Tak, mamy kilka parków. Całkowicie darmowy, linowy. Bezobsługowy, to też tak. Jest fajne, że nie ma tych linek, tego podczepiania. To jest taki jakby małpi gaj do hasania, tak, tam bym to nazwał, czyli każdy może się wyżyć i to nawet też dorosły, bo tam zwykła dorosła osoba może oczywiście wejść, to nie tylko jest dla dzieci. Myślę, że dzieci będą przychodziły często z rodzicami. A tam jest jakaś granica wieku, że nie wiem, tam od 6 lat, od 5 lat, czy jak to jest? No to jest tak zrobione, że praktycznie no, jak dziecko może chodzić, to może tam wejść, tak? Bo oczywiście to będzie wysoko. Część przeszkód jest 4,5 metra. Tak, część przeszkód nie przekona, no ale oczywiście cały park jest zabezpieczony, olinowany, czyli siatkami linowymi i przez to jakby nie ma możliwości, żeby coś się wydarzyło. No jest to fajne rozwiązanie, ja to gdzieś podchwyciłem, podglądałem to, bo że w Czechach byliśmy z prezydentem i stwierdziliśmy, że coś takiego by się u nas przydało. Stwierdziliśmy, że jakby to ten park jakby żywcem można było przenieść troszeczkę, to jest zmodyfikowane. Jest to firma z Polski, która po raz drugi robi coś takiego, to jest świeżyzna. Myślę, że dość oryginalne. W międzyczasie wyszło nam jeszcze wiele innych tematów w trakcie robienia tego. Między innymi fajne rozwiązanie, że ta ścieżka przechodzi jakby nad gęśnikiem, czy nad samym przebiegiem tego źródła, czy tej minim rzeczki strumienia. Fajnie to wygląda. Super byłem oglądnąć. Techniczne sprawy jeszcze tylko nam pozostały. No i jeszcze chwilka i otworzymy. A ludzie naprawdę na osiedlu się pytają, dopytują, zaczepiają mnie. Park jest otwarty, teoretycznie jest to plac budowy, tak? Jeszcze, tak, ale jeszcze, no, troszkę, jeszcze troszkę. On będzie oczywiście zamykany na noc, bo jest jeszcze kwestia też monitoringu. Czekamy na kamerę, czekamy na włączenie oświetlenia zewnętrznego terenu, tak? I to w tym tygodniu musi wszystko się wydarzyć, plus oczywiście dorobienie do końca ścieżek, obudowa mostków. Także to musi być tak wykonane, żeby było spokojne, bezpieczne dojście dla dzieci i dla rodzin i wtedy to otworzymy. Że osób nudzących się na różne sposoby wieczorami nie brakuje, to było widać w naszym mieście, to widać ostatnio teraz przy okazji wyborów, tak. Nawet są tacy ludzie, którzy chwalą się w sieci tym, jak rozwalają komuś reklamy. No tak jest po prostu. Tak. No też oglądałem ostatnio w telewizji z wiadomości w Szczecinie, jak rowery miejskie są niszczone, rzucane do rzeki. Czy podawał taką smutne jest, no i dobrze, że ten monitoring u nas jest. Potrzeba takich wyraźnych przykładów i ukarania osób, które to robią, żeby wiedzieli, że są bezkarni, że są te kamery, bo niektórzy zapominają, że te kamery są praktycznie w, nie wiem, 70% terenu miasta, szczególnie tu w granicach naszego Starego Miasta. Także myślę, że tu w przypadku złapania będzie coraz więcej. Zostanie ukaranych. Pokazuje to chociażby kwestia złapania tych, którzy bazgrolili po murach. Policji udało się złapać takie osoby. No więc to myślę, że bardzo szybko będzie pocztą pantoflową się przenosić, bo do tej pory ktoś widział kamerę i nie zastanawiał się, czy ona działa, czy nie działa, albo myślał może, że ten, że to jest ten prehistoryczny monitoring jeszcze sprzed lat. To jest taki monitoring, że jest rozpoznawanie twarzy, można rzucić daną osobę, zobaczyć skąd wychodziła, dokąd wchodziła. Bardzo łatwo jest namierzyć tego sprawcę. No i myślę, to się posypie, czyli już niedługo będą następne osoby, które zostaną złapane na niszczeniu, na wandalizmie. No i także na wandalizmie wyborczym, bo to też się ostatnio dość często zdarzy. No, to są rzeczy, które oczywiście też podlegają pod odpowiedni paragraf. Kodeks, oczywiście. Chociaż złapać takie osoby, które niszczą, pewnie nie będzie bardzo prosto. Miał pan okazję przejechać się rowerem z masą krytyczną? Mnóstwo rowerzystów objechało całe miasto. W sobotę dość zaangażowałem się w kampanię, chodziłem po osiedlu, rozdawałem ulotki i już byłem troszkę zmęczony, nie poszedłem, ale moi koledzy byli, widziałem na Facebooku zdjęcia, widziałem, że ładnie się to wszystko udało. No ja widziałem na żywo, cały ten tłum, nie jechałem w masie, ale przejeżdżali mi pod oknami rowerzyści, było już ciemno, światełka się świeciły w rowerach, mnóstwo osób, młodzi, starsi, ludzie z dzieciakami, no taki tłum robi wrażenie. Myślę, że fajna impreza, super impreza, jeszcze w międzyczasie półmaraton też, ten nocny, ten bieg. Także w Zielonej Górze naprawdę wiele się dzieje. Jak ktoś mówi, że się nie ma co robić, to naprawdę się myli, chyba że nie ma klapki na oczy. No bezwzględnie, chociaż słyszałem i takich, którym przeszkadzało to, że fajerwerki były po koncercie, na otwarcie trasy, że nie powinno ich być i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, ci, którzy byli, znowu mówią, że było świetnie, tak, że koncert był fajnym ukoronowaniem całej masy, że trasa jest otwarta, że jest przejezdna, że mostek jest nad ulicą fajnym rozwiązaniem, a co więcej mówią, że
usytuowanie koncertu muzycznego właśnie w tym miejscu, niektórzy myśleli, że to w ogóle niemożliwe byłoby, tak? A okazało się, że w takim dziwnym miejscu można zrobić koncert. No jest to ciekawe, na pewno ciekawe, że w końcu odchodzimy od tych sztampowych rozwiązań koncertów na deptaku czy na lotnisku. Można je robić, okazuje się, w wielu innych fajnych lokalizacjach, a przy okazji pokazywać zrealizowane inwestycje. Za moment będziemy mieli kolejną imprezę biegową. Tych imprez biegowych w mieście jest mnóstwo. Dzisiaj chyba organizatorzy organizują konferencję prasową dotyczącą kolejnego biegu Jeża, już chyba siódmy czy ósmy ten bieg będzie. To też fajna impreza dla młodych ludzi, ale nie tylko dla młodych ludzi. Pan biegł kiedyś? Miał okazję przebiec się po Parku Tysiąclecia? Nie brałem w tym udziału. Brałem udział w półmaratonie, teraz brałem udział w Barabiany Rejon. Znaczy, no to jest taki bieg, powiedzmy, rekreacyjny. No też tutaj szalejmy, inny, tak, bo to jest coś taki, dla dzieciaków. To jest bardziej dla dzieci, tak. I tutaj jednak nie biegłem. Wiem, że fajna zabawa, bo mój kolega Radek Brodzik to organizuje, wiem, że jemu często udaje się tam wiele osób zachęcić i fajnie to wygląda i cieszę się, że coś takiego jest. No i będą dzisiaj panowie Brodzik i pan Arkadiusz Dąbrowski, oni wspólnie tą inicjatywę prowadzą już od wielu lat w naszym mieście, informować o tym, co będzie działo się nowego podczas tego biegu, a tam zawsze mnóstwo jakichś prozdrowotnych rozwiązań dodatkowych się pojawia, a na koniec zwierzaki dostają karmę i to jest sympatyczne i chyba nikt nie ma do tego co do Mam nadzieję, że nikt nie będzie w kampanii nie zarzucał, bo jeden i drugi startuje do Rady Miasta i zaraz powiedzą, że nie powinni się pokazywać w trakcie. Ktoś będzie to chore, oczywiście. Ja jestem przeciwnikiem tego, że zarzuca, żeby nie można było prowadzić swojej działalności społecznej w trakcie kampanii wyborczej. To jest nie w porządku. Jeżeli ktoś coś robi cyklicznie, co roku, od iluś tam lat, to ciężko mu to zarzucić. No bezwzględnie. A jak powiedziałem o zwierzakach, wrócił w kampanii, pewnie będzie wracał jeszcze niejednokrotnie temat schroniska dla zwierząt. Myśli pan, że uda się, no, pewnie już w przyszłej kadencji, wydyskutować jakieś konkretne rozwiązanie, bo to nie będzie łatwy temat, tak? Oczywiście można powiedzieć, kosztuje to tyle i tyle, tak? Zróbmy. W porządku, tylko kwestia lokalizacji, bo z tym będzie jak zwykle. Znaczy, ja szczerze powiem, że to wszystko zależy od tego, kiedy się za to zabierzemy. Jeżeli w pierwszym roku po wyborach, to jesteśmy w stanie to zrobić, a później, czym bliżej kolejnych wyborów, tym niektórzy radni będą się już bali zagłosować, przybiedą do nich sąsiedzi przyszłej lokalizacji schroniska, no i już te ręce będą im drżały na tych guzikach i będą bali się zagłosować i podjąć tę decyzję. Dlatego uważam, że w pierwszym roku, jeżeli chcemy naprawdę załatwić, to zróbmy to w pierwszym roku, od razu po wyborach usiądźmy. Wiele jest takich tematów, które są przerzucane, są dość wrażliwymi tematami. No to choćby in vitro tak samo, przykład, to też jest temat, który też trzeba załatwić po wyborach jak najszybciej i zapomnieć o tych baśniach, kłótniach i tak dalej, bo to nie sprzyja temu tematowi. No in vitro zrobiło nam się bardzo wyborcze w tym roku. A to nie tylko w mieście, u nas, to w całym kraju. Oczywiście, że w całym kraju ma to rozwiązanie swoich zwolenników zagorzałych, ma też pewnie swoich przeciwników. Są tacy, którzy mówią, że to jest kwestia światopoglądu i tak się powinno do tego podchodzić. No pytanie, czy w kampaniach wyborczych to jest dobry moment, żeby rozmawiać o tak trudnych i poważnych sprawach, bo one dotyczą przecież ludzi. Tak? Zawsze uważam, że jeżeli coś się naprawdę chce załatwić, to powinno się to robić po cichu, tak? Powinno się policzyć głosy i przegłosować, a jeżeli tego się chce robić wokół tego zadymę i politykę, no to wtedy się zgłasza uchwały do Rady Miasta, robi się konferencja, a nie szuka się koalicji. I w tym przypadku myślę, że u nas tak raz było, teraz troszkę było lepiej, ale też za blisko wyborów. Ja uważam, że to trzeba rzeczywiście zrobić później. Jestem zwolennikiem in vitro i myślę, że większość w Radzie Miasta uda nam się znaleźć. Tutaj też zobaczymy, jaki będzie skład, bo to też jest jakby na dzień dzisiejszy loteria i wróżenie z fusów. A jaka będzie ta kampania do końca? Bo już tak na dobrą sprawę... Zostało 12 dni, bo my odliczamy każdy dzień. 12 dni, bo mówię, nawet już na 11, bo patrzymy też, rozmawiałem z różnymi kandydatami, tak. Mówiłem, że już są zmęczeni tak naprawdę, że to jeszcze 12 dni woleliby, żeby już było po temacie. Tak, oczywiście nie liczymy tych dwóch ostatnich dni, bo jest to cisza wyborcza i już wtedy nic nie można robić. I kandydaci odliczają do piątku, do 24, do piątku bodajże to jest... 19, tak? Także mówię, października, a mieszkańcy patrzą na termin 21. Także zostało nam dosłownie kilkanaście dni. No ja myślę, że w tym przypadku, kiedy widać, że to idzie wszystko w kierunku jakichś, nie wiem, kolejnych donosów, czy nie wiem, jakiejś brudnej kampanii, to pewnie coś się jeszcze wydarzy, tak? Ale bym się tego nie przejmował. Dla nas najważniejsze, jako dla ekipy prezydenta Janusza Kubickiego, żeby realizować, dokończać inwestycje, tak? Żeby się na tym skoncentrować, a nie na takiej typowej wojence politycznej, bo nam to nie służy, nam to jest niepotrzebne.
potrzebne. My się bronimy tym, co robimy i to, co staramy się zrobić i to, co się w mieście zmienia, a nie kolejnymi donosami. Proszę zauważyć, że my nikomu jakichś procesów nie wytaczamy, nikogo nie obrzucamy błotem, staramy się... No, przeciwnicy powiedzą, czysto. Że może nie macie za co. Tak? Zawsze jest za co znajdzie, tak? Bo tak jak w przypadku plakatów, można by się dopatrzyć jeszcze paru innych takich przypadków politycznych, gdzie też łączenie jest komitetów i razem się pokazują, razem się wspierają, no ale to nie jest dla nas element rozgrywki. Uważamy, że lepiej popisać się czymś, co się naprawdę zrobiło, zrealizowało, nie, coś w trakcie realizacji, choćby nie parkingi 1000+, też była mowa, że to się nie uda, a już na ulicy Źródlanej powstają i dość dużo tych parkingów. Także myślę, jest naprawdę o czym mówić, tak? O tym, co robimy, a niekoniecznie koncentrować się na tematach zastępczych. Czy pan wielu mieszkańców mówi w ten sposób, że kampania, owszem, jest teoretycznie do niej skierowana, ale kampania przede wszystkim absorbuje samych kandydujących i polityków na dany urząd, bo część mieszkańców niespecjalnie się tym interesuje. Dokładnie, no. Wiemy dokładnie wszyscy, że tak wynika z większości badań, że tak naprawdę Polacy idąc do wyborów właściwie w ostatnim dniu podejmują decyzje. Jeśli spojrzymy na sondaże, widać, jak wiele jest osób niezdecydowanych, tak? Jak zmieniają się te preferencje. Bo każdy ma swoje życie i część osób przejmuje się tym, o której musi wstać i do której będzie dzisiaj pracować, niż tym, czy dany kandydat wisi na jego płocie, czy nie. Znaczy dokładnie, to jest tak, że ja uważam jako radny, że częściowo część ludzi rzeczywiście praktycznie nie interesuje ich polityka i może jest słusznie. Wiem, że trudno byłoby ale... tak z marszu znaleźć wskazać teraz mieszkańca na deptaku, który wymieniłby na mnie 10-15 radnych. No, 5, tak? Czy 3 nawet byłby problem, żeby wymienił. Aczkolwiek, jeżeli coś potrzebuje, chce coś załatwić, nie wiem, czy parking, czy nie wiem, jakiś szlaban, czy właśnie wręcz przeciwnie, czy jakąś zieleń, no wtedy potrafi znaleźć swojego radnego. Ja liczę na takie osoby, które wiedzą, że na przykład w moim przypadku starałem się dużo zrobić dla mieszkańców osiedli Zastalowskiego i okolicznych i że tak naprawdę ktoś się do mnie zjawił, zgłosił, zawsze starałem się pomóc. Choćby nie wiem, w kwestii jakichś stojących starych wraków przy ulicy, nie wiem, czy zieleni, czy czegokolwiek, no to wiedział, że jest w stanie na mnie liczyć i ja jakby daję się weryfikacji i zgłaszam się po raz kolejny do wyborów i proszę o danie na mnie głosu. Jeżeli ktoś był zadowolony, zainteresowany i podobało mu się to, co robiłem, nie choćby przy Dolinie Gęśnika, to myślę, że na mnie zagłosuje. Jeżeli nie, jeżeli moja osoba mi nie odpowiada, to okej, okay, ja to rozumiem. Spotkałem się z taką sytuacją w ostatni piątek przy okazji otwarciu boiska przy zespole edukacyjnym na Hynowie, kiedy mnóstwo mieszkańców się tam pojawiło, rodziców z dzieciakami i przez cały czas wszyscy dziękowali panu radnemu Zbigniewowi Binkowi. To widziałem, że już mu tak było aż chyba po ludzku głupio, no bo ile można, tak? Tu słyszę z głośników, że mu dziękują, tu ktoś podchodzi, dziękujemy panie radny, dziękujemy panie. To jest miłe, oczywiście, że jest miłe, ale w którymś momencie takie... Ja myślę, że Zbyszek bardzo dużo dla Hynowa zrobił i zasłużył się i jak najbardziej mu się to należało, aczkolwiek zawsze każdy ma jakąś tam wrodzoną skromność, nie chce czasami za dużo tego wszystkiego przyjmować. Ja się cieszę, że też na Hynowie udało nam się choćby zrobić temat boiska i Zbyszek naprawdę wywalczył dużo dróg na Hynowie. Super robota i gratuluję. Co powiem panu, że dzieciaki tam były tak zachwycone tym, była rywalizacja, tak, bo był turniej rozegrałem, także przetestowali maksymalnie tą nawierzchnię. Myślę, że tyle meczów, ile oni zdążyli już rozegrać, to w normalnym trybie nie będzie, chociaż podobno tam przez cały czas jest tłok i popołudniami ludzie przychodzą. Na pewno było potrzebne. No skoro nie było go, tak, a teraz było nagle jest, to zawsze wygodniej to robić. Tak samo myślę na osiedlu Zastalowskim Poczeno była zieleń zorganizowana, bo największy problem, ja tak uważałem, dla młodych rodzin z dziećmi było to, że spacerowanie z wózkiem to jedyne było możliwe, to było wzdłuż ulicy Rzeźniczaka, a to nie jest przyjemne. Teraz będą super ścieżki i zachęcamy do wszystkich do korzystania. Filip Grykosz, szef klubu radnych Wielona. Razem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.